Wąska droga osiedlowa, przy niej obiekt leczniczy, przedszkole, szkoła i znikoma szansa na pozostawienie gdzieś auta czy swobodny przejazd w godzinach szczytu. Mowa o ulicy Młynarskiego, na której przebudowę mieszkańcy czekają od lat. Po wielu sygnałach z ich strony problem na sesji Rady Miejskiej postanowiła poruszyć radna Dorota Jabłońska. W godzinach szczytu po prostu trudno tam poruszać się, trudno te dzieci odebrać, trudno stamtąd wyjechać. Tam się również znajduje przecież szkoła, gimnazjum przy ulicy Klonowej. Również niedaleko znajduje się przecież na Młynarskiego obiekt leczniczy. Czy nie należałoby pomyśleć tam o zbudowaniu jakichś miejsc parkingowych? Problem nasilił się po wybudowaniu przy Młynarskiego prywatnej szkoły. Jak mówi prezydent, sprawa jest złożona. To inwestor, w tym wypadku właściciel placówki, powinien zapewnić miejsca parkingowe na powierzchni swojej działki. Ta działka została zabudowana w sposób oczywiście zgodny z przepisami prawa, ale bardzo intensywnie. Jak zobaczyłem ten obiekt, bardzo duży obiekt, będąc tam na ulicy Chopina z drugiej strony, to rzeczywiście olbrzymi budynek powstał. Wykorzystany został chyba maksymalnie każdy metr tej działki. Teraz jest problem właśnie, że rodzice chcą zaparkować swój samochód, dziecko odprowadzić do szkoły, przyjechać odebrać, poczekać, czasami trochę trzeba, tworzy się duży ruch. Kolejnym problemem jest wąska ulica, którą ciężko się poruszać. Mało miejsc parkingowych powoduje zostawianie aut na chodnikach i jezdni. Jest to również codzienna droga dzieci do szkół. W takich warunkach ryzyko kolizji czy wypadku jest ogromne. Ta ulica była kiedyś ulicą typowo osiedlową, ale Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzekła się jednostronnym aktem prawa do tych ulic i przekazała tę ulicę miastu. I od 2000 chyba 7, może 8 roku prowadzimy rozmowę z władzami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na temat uporządkowania tej ulicy i budowy miejsc parkingowych przy tej ulicy. Powstał nawet projekt zagospodarowania tego odcinka ulicy Młynarskiego. No już prawie mieliśmy ustalone, co kto będzie robił, a w zasadzie co kto będzie finansował. Teraz optyka spojrzenia przez spółdzielnię jest trochę inna. Większy miałby być udział miasta w tym. Suwalski ratusz ma jednak koncepcję, jak ten problem rozwiązać. Zobowiązaliśmy się do przebudowy tej ulicy, jej tam poszerzenia, tu trzeba sprawy własnościowe, gruntowe, na koszt miasta. Natomiast budowa parkingów powinna być sfinansowana według nas środkami spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem tych parkingów, które są zlokalizowane przy obiektach takich publicznych, niespółdzielczych. Mowa tu o mieszczących się tam szkołach i placówce zdrowia. Planowana jest również budowa ronda. Póki co są to jednak jedynie plany. Ciągle rozmawiamy z władzami spółdzielni na temat właśnie partycypacji w kosztach przebudowy. Całe zadanie to jest duże przedsięwzięcie, chyba 3,5 miliona złotych. To wynosi. Jeżeli koszt przebudowy tej ulicy wynosi 2 miliony 300 tysięcy, to jest miasto, a parkingi lekko ponad 1 milion złotych, jeszcze te parkingi miały być podzielone w połowie miasta, to nie bardzo my tu widzimy biznes, bo to była droga osiedlowa, a teraz jest droga nasza i my mamy to zrobić, nie? To jest takie właśnie podejście bardzo dobre, w trosce o swoich członków. Natomiast my powinniśmy się troszczyć chyba o wszystkich mieszkańców naszego miasta przy wydatkowaniu środków publicznych. I stąd właśnie te rozmowy przedłużające się ze spółdzielnią, ale mam nadzieję, że jakiś tam konsensus wkrótce osiągniemy. Niestety nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy to nastąpi. Póki co mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czujność i mieć nadzieję, że nie dojdzie tam do tragedii. Miniona niedziela upłynęła pod hasłem obchodów Dnia Dziecka. Od godziny 11 świętowanie rozpoczęto w Parku Konstytucji 3 Maja, od 15 zaś w Podsuwalskiej Nowej Wsi.
Mimo niesprzyjającej aury, mieszkańcy i goście bawili się doskonale. Atrakcji dla najmłodszych i tych trochę starszych nie zabrakło. Były występy, konkursy, place zabaw i cała masa innych rozrywek. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w swoim mobilnym miasteczku demonstrował między innymi prawidłowe zachowania na drodze. Włączamy się do organizacji po to, żeby uświadomić dzieciom też prawidłowe zachowanie, że trzeba ćwiczyć na rowerach, jak chce się jeździć po ulicach, no a rodzicom też uświadomić, jak trzeba postępować, kiedy się siedzi w samochodzie, jakie skutki mogą być, kiedy się nie zapnie pasów. No i tę kampanię, którą prowadzimy wieloletnio, pomóż innym sobie, pomóż sobie innym. Cieszyło się to ogromną popularnością. Po zakończeniu miejskich obchodów Święta Maluchów w Podsuwalskiej Nowej Wsi rozpoczął się festyn dorośli dzieciom. Tutaj mamy studio Akada, zabawy, później będzie wicemistrz Polski we freestylu. To jeszcze nie ma chłopaka, grupy beatboxowe, grupy disco dance. No i dla dzieci też bardzo dużo tutaj te skocznie, zjeżdżalnie, także naprawdę bardzo dużo atrakcji. Były również licytacje i loteria fantowa, występy zespołów, tance, śpiewy, a nawet trochę magii. Zainteresowanie iluzją wzięło się od sztuki ulicznej, na której występowałem kiedyś, czyli występuję do tej pory na ulicy. Jem 5 żyletek. Każdy jem osobno, potem połykam osobno nitkę, wszystko razem mieltam w żołądku i potem wyciągam wszystko na sznureczku. Tak, to jest mój popisowy numer, którym w tym roku będę pokazywał, mam talent. Oprócz zaangażowania społeczności szkolnej, impreza nie mogłaby dojść do skutku bez udziału ludzi dobrej woli. Sama niejednokrotnie uczestniczyłam w tego typu imprezach, tak, zajściach, dlatego no, zaszczytne jest dla mnie tak być tu i pomagać tym dzieciom, tak, w jakiś taki sposób, tak, sprawić jakąś radość, tak, dodać jakąś taką jedną cegiełkę do uśmiechu tych dzieci. To tyle po prostu. Tylko tyle albo aż tyle. Dzięki pomocy uczestnicy festynu mimo ulewy mieli zapewnioną świetną zabawę. Jest miło, przyjemnie. I właśnie to jest prezent dla dzieci, ale także prezent dla rodzin, bo są z dziećmi zawsze rodzice, rodziny. To jest bardzo ważne. My powinniśmy robić wszystko, żeby wspierać rodzinę, bo pomijając te duże sprawy związane choćby z demografią, trzeba pamiętać o tym, że my z dzieciństwa, jeśli jest ono szczęśliwe, jeśli przebiega w kochającej rodzinie, wynosimy siły na całe dalsze życie, wynosimy drogowskazy, wynosimy system wartości. Łatwiej jest nam żyć, kiedy mamy wspomnienia dobre z dzieciństwa i kiedy jesteśmy wyposażeni w takie predyspozycje, które są potrzebne później w dorosłym życiu. To dzieciństwo kształtuje osobowość, dlatego starajmy się, by było jak najpiękniejsze, bo jak ktoś kiedyś sparafrazował słowa Janusza Korczaka, nie ma piękniejszego dźwięku niż śmiech szczęśliwego dziecka. Jak co roku do obchodów Dnia Dziecka włączyły się również służby mundurowe. Suwalscy policjanci zakończyli je dzisiaj na sportowo w szkole podstawowej nr 9. Na Orliku odbyły się mecze piłki nożnej i koszykowej. Wzięli w nich udział policjanci i młodzież gimnazjalna. Było to zwieńczenie rozpoczętych w niedzielę obchodów Dnia Dziecka. Już po raz kolejny jesteśmy na tym miejskim Dniu Dziecka. No przede wszystkim pokaz sprzętu służbowego, a więc mamy tutaj radiowóz służbowy, mamy motocykl BMW i mamy tu skuter. Najmłodsi mogą obejrzeć ten sprzęt, mogą właśnie wsiąść, zobaczyć jak wygląda w codziennej służbie. Cieszy się to dużym zainteresowaniem. Bowiem no, na co dzień faktycznie takiej okazji najmłodsi nie mają. Oprócz zapoznania się z codzienną pracą policjantów, mundurowi przeprowadzili akcję znakowania rowerów. I młodsi, i rodzice mogą przyprowadzić swoje jednoślady i nasi policjanci tutaj je oznakują. Na pewno bez wątpienia wpłynie to na to, że ten rower będzie w przypadku jakiejkolwiek utraty przez nas łatwiejszy do odnalezienia. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przeprowadził akcję ICE, wpisz skrót do swojego telefonu. Czyli w nowych kontaktach ICE i tutaj obok ICE na przykład mama i numer mamy telefonu. IC1 tata, żeby wpisał dziecko lub tata wpisuje mamę. No i w razie wypadku, bo tak się wydaje wszystkim nam, wyjeżdżając gdzieś w tę trasę, że nas wypadki będą mijać. A czasami zdarza się, że ktoś niechcący nas uderzy, jesteśmy nieprzytomni i praktycznie nikt nie może nam udzielić jakiejś informacji o nas. Mając ten telefon i są to, oprócz tego, że udziela się pierwszej pomocy, bo tutaj strażacy, policjanci, służby medyczne proszą o to, żeby wpisywać ten numer, bo im to ułatwia pracę w nagłych wypadkach.
Jest pierwsza informacja. Naciska IC ma osobę, która zna bardzo dobrze i podaje numer krwi, choroby, uczulenia, na co jest. I to już jest bardzo ważne, bo już tym klientem można się najszybciej zająć. Oprócz korzystania z atrakcji można się więc było wiele nauczyć, a jak wiemy u najmłodszych nauka przez zabawę jest kluczem do sukcesu. Otrzymaliśmy sygnały od naszych widzów, że wzdłuż ulicy Świerkowej zostały wycięte stare drzewa. Postanowiliśmy sprawdzić dlaczego. Kilka tygodni temu tu zostały wycięte drzewa. Dziś pozostały już tylko takie karpy. Drzewa musiały być poświęcone na rzecz nowej inwestycji. Związane jest to z wykonywaniem w tej chwili przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej, która akurat przebiegają dokładnie pod tym drzewostanem, który został wycięty. W miejscu tych drzew powstanie ścieżka rowerowa, która jest jednym z elementów przebudowy ulicy Świerkowej. Wszystko to wiąże się z remontem odcinka ulicy Klonowej oraz przebudową chodników po północnej stronie ulicy Świerkowej. Tymczasem mieszkańcy twierdzą, że nazwy ulic pochodzą tu od drzew, a tych robi się tutaj coraz mniej. Niestety nie było takiej możliwości. Pozostały teren, mimo to, że wygląda na to, że jest szeroki, jest zajęty przez kanał ciepłowniczy i żadnej innej możliwości przejścia tymi sieciami na bardzo dużej głębokości, bo one będą położone, szczególnie sanitarna i deszczowa, na głębokości 4,5-5 metrów, nie było po prostu. Choć drzewa w większości były stare lub chore, mieszkańcom tego osiedla ciężko się z nimi rozstać. Chociaż i tutaj zdania są podzielone. Dla mnie przeszkadza, bo tu można było się skryć troszeczkę, no, posiedzieć od słońca. No, był jakiś parasol ochronny, a w tej chwili to niepotrzebnie tu wycięli. Kategorycznie, po prostu trzeba by było sprawdzić, które drzewo jest już uszkodzone, bo tak to za stare były, po prostu posadzone będą nowe drzewa. Nowe drzewa faktycznie będą posadzone, ale dopiero jesienią lub wczesną wiosną. Najpierw musimy jednak uzbroić się w cierpliwość, bo w jednym miejscu pracę prowadzić będzie 4 wykonawców. Planowane zakończenie przebudowy to koniec tego roku. Pierwszy etap inwestycji obejmował modernizację przyległego do parku Konstytucji 3 Maja odcinka ulicy Kościuszki, a także przebudową skrzyżowania Kościuszki-Waryńskiego. Teraz przyszedł czas na plac Piłsudskiego. Modernizacja będzie polegała na pracach budowlanych, przede wszystkim zmianie instalacji podziemnych, czyli kanalizacji burzowej, wodociągach i zmianach instalacji elektrycznych. Mianowicie zostanie zmodernizowane skrzyżowanie placu Piłsudskiego z ulicą Kościuszki. Zostanie tam zainstalowana nowa sygnalizacja świetlna. I też będzie zmieniona, że tak powiedzmy, skrzyżowanie z ulicą Hemerschmitter. Inwestycja prowadzona jest w ramach programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja. Całkowity koszt projektu to ponad 2 miliony euro. Pieniądze te zostaną podzielone na 3 miasta, na Suwałki oraz 2 miasta w obwodzie kaliningradzkim. Jest to miasto Gusiew i miasto Górjewsk. Z tych pieniędzy miasto Gusiew wykona rewitalizację parku miejskiego, natomiast miasto Górjewsk wykona tylko projekt techniczny takiej rewitalizacji. Suwałki otrzymają więc najwyższe dofinansowanie w wysokości 90% wartości inwestycji. Wszystkie działania prowadzone są w ramach projektu pod nazwą Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w rejonie transgranicznym. Mamy nadzieję, że zmiana tego placu Piłsudskiego, wymiana nawierzchni na kostkę granitową, wykonanie nowych chodników, zmiana oświetlenia ulicznego wpłynie na to, że w tym miejscu będziemy mogli organizować różnego rodzaju koncerty oraz imprezy i przyciągnie to masę turystów. Jeszcze w styczniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę tej inwestycji. Mamy nadzieję, że pod koniec pierwszego kwartału, czyli w okolicach kwietnia, zostanie wyłoniony nowy wykonawca i wejdzie już, że tak powiedzmy, na plac budowy.
Na wykonanie inwestycji jest 18 miesięcy, zatem zakończenia prac można się spodziewać w czerwcu 2014 roku.